Witam wszystkich ponownie na moim kanale. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić mój najnowszy nabytek, czyli najnowszą bezszczotkową wkrętarkę Ryobi, model R18PD7. Jest to model, który od dłuższego czasu w sumie już był na rynku w USA. Oczywiście nie nazywał się R18PD7, bo tam w Stanach mają troszeczkę inną nazwę tych modeli, bodajże był to P251, no ale był wyczekiwany u nas na naszym rynku europejskim, gdyż jest już to naprawdę bardzo mocny sprzęt. Według producenta posiada 85 Nm momentu obrotowego, także już tak powiem szczerze, że wkraczamy w taki troszeczkę może nie poziom Majsterkowicza, tylko już taki średnio zaawansowany, jeśli chodzi o moc, no ale wiadomo, moc to nie wszystko. Generalnie Ryobi zawsze pozycjonuje się, swój sprzęt pozycjonuje jako sprzęt dla majsterkowiczów, no ale te ostatnie ich sprzęty bezszczotkowe już troszeczkę, tak można powiedzieć, celują troszeczkę wyżej, zarówno osiągami, jak i też, no niestety dla nas, nabywców, ceną troszeczkę, cena jest też wyższa, ale ciągle nie jest to półka profesjonalna, sprzęt typu Makita, DeWalt czy Milwaukee, oczywiście musimy zapłacić dużo więcej. Także jest to fajna alternatywa. Dobra, może na początku takie suche fakty. Nie będę już tutaj robił typowego unboxingu. Już wkrętarkę kilka dni temu nabyłem. Wszystko otworzyłem, także darujemy sobie tam oglądanie kartonika i tak dalej. No cóż, najważniejsze, tak jak mówiłem, 85 Nm momentu obrotowego. Udar, oczywiście dwa biegi. Bieg pierwszy, bieg drugi. Czyli no, najczęściej nazywamy szybszy i wolniejszy. Oczywiście pierwszy ma większy moment obrotowy, drugi ma większe obroty i mniejszy moment obrotowy automatycznie. Fajne pokrętło, bardziej może przełącznik do zmiany trybów, czyli mamy wiercenie, mamy wkręcanie i mamy wiercenie z udarem. Co nam daje to pokrętło? No, natomiast daje nam ono to, że kiedy ustawimy sobie sprzęgiełko, od razu może powiem o sprzęgle, jest już tutaj z powrotem normalne mechaniczne sprzęgło. W poprzednich wkrętarkach Ryobi stosowało e-torque, w poprzedniej bezszczotkowej. No generalnie bajer fajny, chociaż dużo ludzi wolało jednak, tak wnioskowałem z komentarzy, z opinii na różnych forach, że wolało klasyczne mechaniczne sprzęgło. Także może, nie wiem, czy to głosy nabywców, czy po prostu tak producent wywnioskował z czegoś i wrócili do zwykłego mechanicznego sprzęgła. No dobra, wracając. Ustawiamy sobie sprzęgiełko, powiedzmy, no tutaj, nie wiem, na szósteczkę przy wkręcaniu, tak? Mamy, wkręcamy wkręt, mamy sprzęgło 6 i nagle potrzebujemy coś wywiercić. I wtedy przeważnie w innych wkrętarkach musieliśmy przekręcić do samego końca, do pozycji wiercenia, potem jak znowu chcieliśmy wkręcać te same wkręty tej samej wielkości, znowu wracaliśmy do szóstki. Tutaj tak nie trzeba robić, bo ustawiamy sobie sprzęgło 6, pozycja wkręcanie, więc wkręcimy wtedy ten wkręcik. Wtedy jeżeli potrzebujemy coś wywiercić, przeskakujemy tylko na wiercenie, wiercimy i potem znowu wracamy na przykład na wkręcanie i to samo, jeżeli potrzebujemy coś wywiercić z udarem. Także taki przełącznik jest bardzo fajny. Dodatkowo metalowy uchwyt wiertarski i powiem Wam, że już takie naprawdę robi solidne wrażenie. Spróbujemy wyostrzyć na nim, chociaż to czarny kolor. No udało się, nie, i tak gubi ostrość. Robi solidne wrażenie. W poprzedniej bezszczotkowej był tak, że tak powiem, dziwnie ułożona ta struktura była i ten malunek jego sprawiał wrażenie, że jest tak naprawdę plastikowy i wyglądał tandetnie, chociaż był metalowy. Natomiast ten już jest naprawdę fajny. Fajnie go się przez to takie ząbkowanie tutaj, on jest tak, są takie wytłoczenia, że fajnie go można zacisnąć i porządnie zakręcić. Nie spotkałem się też za bardzo z problemem, żeby się to futerko samo odkręcało przy wierceniu jakichś większych średnic, także wygląda wszystko ok. No i teraz przejdziemy do kilku fajnych funkcji, może nie funkcji, tylko dodatków, jakie ma ta wkrętarka, której no nie miała poprzednia wersja, szczególnie poprzednia bezszczotkowa, bo jej tego brakowało. Natomiast generalnie Ryobi tak, no różnie. Chodzi tutaj mi głównie o tak, magnes. Najpierw w ich wkrętarkach był magnes praktycznie w każdej wersji i było to super sprawą. Potem ten magnesik nam gdzieś zniknął. Nie wiem dlaczego, nie wiem co było spowodowane, bo miejsce, że tak powiem, tutaj było na ten magnes. W projekcie wkrętarek się nic nie zmieniło, że to miejsce było przeznaczone na jakieś przełączniki czy coś takiego. Więc tak, magnes powrócił. I powiem Wam szczerze, że
miałem pierwszą wkrętarkę Ryobiego z magnesem i tak się przyzwyczaiłem do tego, że potem faktycznie w każdej kolejnej mi tego brakowało. Uchwyt na bit to jest standardem u nich i były praktycznie zawsze. Nie spotkałem się przynajmniej ja z wkrętarką, która by tego uchwytu nie miała. Światełko ciągle w dobrym miejscu, czyli na dole, nie tutaj na górze, które jest wtedy zasłaniane często przez większe wiertła na przykład. Światełko działa na zasadzie takiej, że jeżeli wciśniemy spust wkrętarki, zostaje zapalone na 10 sekund, także kolejna fajna sprawa. No i długo wyczekiwany przeze mnie, chociaż w Stanach był zawsze praktycznie, to w Europie niekoniecznie, a w zasadzie prawie w ogóle go nie widziałem w różnych produktach Ryobiego, uchwyt do paska. No naprawdę mały szczegół, a super potrafi ułatwić pracę, szczególnie jak ktoś miał do czynienia z wkrętarką gdzieś czy na drabinie, czy w innych jakichś miejscach, gdzie potrzebował obu rąk, żeby czy przytrzymać coś, a wkrętarkę też gdzieś musiał trzymać, no i bez tego uchwytu nie jest to takie proste. Kolejna sprawa to uchwyt boczny, miejsce na rękojeść boczną, która oczywiście jest w zestawie. Posiadam ją tutaj. Może nie jest tak super rozwiązana jak u innych producentów, bo u innych producentów często jest ona jakby jednoczęściowa, czyli że mamy uchwyt, tutaj jest już jakiś gwint i tylko go dokręcamy. No tutaj to się składa, to jest akurat ogranicznik głębokości, to może niekoniecznie jest potrzebny. Tu się ten uchwyt składa z trzech części, czyli mamy typowo rękojeść, element, z którym łączymy tą rękojeść i śrubę. No i teraz jak to się skręca? Generalnie bardzo łatwo, chociaż jeżeli byśmy musieli często to robić, to na pewno zajmuje więcej czasu niż te uchwyty innych producentów. Wkładamy śrubę. Tutaj oczywiście można go montować zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, także problem prawej czy lewej ręki, prawo-leworęcznych użytkowników jest tutaj eliminowany. Następnie wkładamy ten elemencik, no i rękojeść już przykręcamy. Zanim przykręcimy ją do końca, tutaj mamy jeszcze miejsce do włożenia ogranicznika głębokości. Może ja nie będę go tutaj teraz koniecznie montował, bo będzie troszeczkę utrudniał nagrywanie tego wszystkiego. No ale generalnie go się wkłada i wtedy się dokręca rękojeść do końca. Jest wszystko zamontowane, więc ja sobie po prostu przykręcę na razie samą rękojeść boczną. No i to by było, wyglądało tak. Generalnie rękojeść boczna, wiadomo, powiększa znacznie gabaryty wkrętarki. Jeżeli nosimy ją wtedy w torbie, w walizeczce jakieś, no to jest troszeczkę, wiadomo, problem. Ale generalnie jest to bardzo fajna sprawa, bo zauważyłem sam po sobie, że jeżeli ją mam, to nawet jak wkrętarka gdzieś stoi, praktycznie zawsze łapię ją za rękojeść boczną, pewniejszy chwyt. No i tak jak wspomniałem na początku, jako że sprzęt ma 85 N momentu, no to przy większych wiertłach, większych wkrętach już potrafi wykręcić nadgarstki, więc pewniejszy chwyt dwoma rękami, rękoma jest dużo, dużo bezpieczniejszy i przyjemniejszy w użytkowaniu. Dobra, może podłączymy baterię, pokażę tak mniej więcej tutaj w takich warunkach domowych, jak to działa, jak to chodzi. O, sorry. Dobra. Bieg pierwszy, zaczniemy. Stawimy wiercenie standardowo. Trochę jest głośna, trochę wyją też silniki, ale zauważyłem, że taka jest charakterystyka praktycznie wszystkich wkrętarek z silnikami bezszczotkowymi. One po prostu wydają troszeczkę inny dźwięk niż silniki szczotkowe, są troszeczkę bardziej może jakby piskliwe, irytujące trochę, ale no taka już natura tych silników na to wygląda. Nie wiem czy wszystkich, że nie miałem oczywiście możliwości każdej wkrętarki dotknięcia, każdego producenta zobaczenia, usłyszenia jak silnik pracuje. Ale tak przeważnie zauważyłem. No tak jak widać, tak jak mówiłem, światełko pozostaje na 10 sekund. Włączymy sobie bieg drugi. Zaciśniamy futerko. Hamulec oczywiście hamuje błyskawicznie. Nic nie iskrzy, no bo wiadomo, silnik bezszczotkowy. Przy przełączeniu na udar oczywiście futerko posiada dodatkowy luz, no bo to już wtedy słyszeliście, nie udało mi się to jakoś tam super zademonstrować, ale już jakieś tam specyficzne brzęczenie się zaczęło pojawiać, jak to przy wierceniu z udarem. No i co, to takie suche fakty. Jeszcze jakby ktoś był zainteresowany, to na pierwszym biegu bodajże 440 obrotów, na drugim 1800. Także to są podstawowe
parametry. Zwiększyła się już dużo maksymalna średnica wiercenia w drewnie, bodajże na 54 mm. Także jest to już naprawdę dużo. No ale czy oby na pewno tą wkrętarką osiągniemy pełną moc tych 85 N? No tutaj się pojawia pewne pytanie. Jestem już po kilku testach i według mnie pełna moc wkrętarki nie jest wykorzystywana. A dlaczego? Nie wiem, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że problemem jest bateria. Otóż testowałem ją na baterii 4C. To jest bateria stosunkowo świeża, mam ją bodajże niecały rok i nie była jakoś tam katowana, nigdy nie była przetrzymywana w dziwnych warunkach typu ekstremalnie wysokie czy niskie temperatury, także z nią na pewno jest wszystko ok. Zresztą mam pozostałe dwie baterie 2,5 Ah, mniejsze, ale na nich się zachowuje tak samo. Dlaczego wydaje mi się, że bateria? O, sprzęt, tak jak większość nowych bezszczotkowych wkrętarek Ryobi, posiada tutaj te dwa dodatkowe kontakty. Nasza stara bateria nie ma tutaj żadnych kontaktów do komunikacji, czyli generalnie wkładając tą baterię tutaj, no te kontakty są bezużyteczne, z niczym się tu nie stykają. Nowe baterie, które no, na rynku w Stanach są od dłuższego czasu, u nas z tego co się dowiedziałem mają pojawić się na początku tego roku, przepraszam, na początku przyszłego roku, czyli 2019, i one już posiadają ten dodatkowy kontakt. No, opinie użytkowników są takie ze Stanów Zjednoczonych, tam gdzie te baterie już są, że po prostu sprzęt bezszczotkowy, który dodatkowo komunikuje się z tymi, z tą baterią nową, HP tak zwaną, czyli High Energy, HP? Nie, przepraszam. No, nieważne, jakoś ona się tam nazywa. Generalnie te 6,3 i 9 amperogodzinne. Sprzęt się komunikuje z nimi dodatkowo i po prostu tak jakby wykorzystuje pełną moc dzięki tym dodatkowym kontaktom. Miałoby to sens patrząc na to, jak zachowuje się wkrętarka, ponieważ mam też wkrętarkę Ryobiego, zwykły szczotkowy model 50 N. Czyli ten ma 85, stary ma 50, no spora różnica, 35 N. I wkręcając długi, gruby wkręt, dziesiątka, 240, może 200, nie pamiętam. Zresztą wszystko to zrobimy jeszcze na wideo. Było widać taką sytuację, że ta starsza, słabsza, 50 N, przy wkręcaniu było wyraźnie słychać, jak silnik już traci moc i nagle się po prostu zatrzyma. Natomiast ta wkrętarka kręciła, nic się dziwnego, żaden odgłos silnika się nie wydobywał, nie słab i tak dalej, ale nagle bateria odcinała typowo wkrętarkę. Puszczając spust, naciskając go ponownie, znowu kawałek wkręcała i ją odcinało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie wyglądało, jakby wkrętarka miała zapas mocy, ale brakowało jej energii z akumulatora. Oczywiście wszystkie testy przeprowadzałem na pełni naładowanej baterii. No i teraz przeglądając YouTube'a i twórców z Ameryki, którzy tam nagrywali różne testy, czy to tych baterii nowych, czy tej wkrętarki, czy jakieś porównania z innymi markami, faktycznie zauważyłem, że jak ktoś testował z baterią 4, to na przykład miał problemy z wywierceniem, powiedzmy, nie wiem, 40 mm bitem Forstnera jakieś dziury, bo potrafił mu się sprzęt zatrzymać. Dał radę, ale musiał kilkokrotnie naciskać, puszczać i naciskać spust. Natomiast kiedy oglądałem testy, gdzie testujący miał już baterię nową, nie miał takiego problemu. Znalazłem też, co prawda niedużo, może 2-3 filmiki, gdzie typowo sprawdzali nową baterię i faktycznie sprzęt miał więcej mocy, więc nie jestem pewny, niczym tego nie mogę poprzeć, żadnymi kurcze badaniami i tak dalej, ale na chłopski rozum wygląda na to, że bezszczotkowy sprzęt, przynajmniej jeśli chodzi o tą wkrętarkę, wykorzysta swój 100% potencjał dopiero na nowych bateriach. No może troszkę głupie, no bo skoro producent pisze, że ma 85 N, powinna mieć nawet na zwykłej 4C tyle. No ale fakt jest taki, że no bateria też jest ważna, bo nawet jak weźmiemy starą wkrętarkę, która ma 50 N, włożymy jej 4, to wkręci jakiś tam długi wkręt bez problemu, a weźmiemy najsłabszą baterię 1,3 i może być problem, bo po prostu to napięcie zapewne spada przy obciążeniu i jest niewystarczające. Nie jestem elektrykiem, nie będę się tu wypowiadał, jakieś głupoty zaraz stworzę i niepotrzebnie kogoś wprowadzę w błąd. No dobra, no to tak, nie będziemy tu już więcej gadać i tak widzę tutaj na aparacie, że się rozgadałem. Nie będziemy więcej zanudzać o wkrętarce, jaka jest, każdy widzi. Sam ją posiadam około tygodnia, także też nie za dużo, nawet wręcz przez okres świąteczny nie za wiele nią powkręcałem. Ciężko powiedzieć,
w jakichś tam dłuższych próbach, jak będzie się sprawowało. Oczywiście można coś jeszcze w przyszłości nagrać. Za chwilę przeniesiemy się do jakiegoś garażyku i spróbuję wkręcić naprawdę jakieś porządne wkręty razem z wkrętarką tą starszą R18 PD3, która ma 50 N i pokażę Wam, o co chodzi z tym odcinaniem, o co chodzi z większymi wkrętami i tak dalej. A więc witam ponownie w scenerii garażowej. Przeprowadzimy sobie te testy wkrętów, tak jak mówiłem, takich poważniejszych. Jest to 10. Aparat nam tu powinien za chwilę wyostrzyć. Tak, 20 cm. Zaczniemy sobie od tej starszej wkrętarki, o której mówiłem, czyli R18 PD3. Jest to ten model. 50 N, bateria 4. Pełni naładowana, przed chwilą wyciągnięta z ładowarki, także jest na pewno naładowana do pełna. Spróbujemy sobie wkręcić w taki oto zwykły klocek sosnowy. Co prawda wzdłuż słoi, ale no nie miałem akurat innego materiału. Próbujemy, zobaczymy jak pójdzie. Nie mam niestety tutaj żadnego imadła, ani jak to przytrzymać, także troszeczkę tak amatorsko będę musiał przytrzymywać własnymi nogami. Mam nadzieję, że będzie to jakoś sensownie widać, że nie zasłonię kadru. Dobra, próbujemy. Aha, oczywiście bieg pierwszy, wiercenie, czyli tam pomijamy wszelkie sprzęgła, żeby po prostu uzyskać pełną moc skrętarki. No i próbujemy. I tutaj mamy pierwsze odcięcie sprzętu. Zmierzymy sobie, dokąd został wkręt wkręcony, a może inaczej, ile brakło do końca. No dobra. Tylko, że ja muszę to jakoś Wam przybliżyć wszystko. Dwa, 15. 15 cm nie zostało wkręcone. Sprawdzimy, czy jeszcze dociskając spust kilkokrotnie, na pewno jeszcze coś tam nam się uda dokręcić, ale powiedzmy, że robimy to do pierwszego odcięcia, że tak powiem. No dobra, mógłbym jeszcze poklikać, jak widać idzie. Teraz zobaczymy, tylko że już słyszeliście ten silnik, no ja nie jestem za takim aż katowaniem sprzętu. Skoro go odcina, to coś znaczy, że 13 w tym momencie zostało, czyli jeszcze te 2 cm wkręciłem. Wykręcam. I teraz ten sam wkręt. Ta sama bateria. No wiem, że teraz troszeczkę ją użyłem, ale bez przesady, to tylko pół wkręta raptem. Przepinamy wszystko do nowej wkrętarki. Sorry, że poza kadrem. Jeszcze w dodatku małe problemy. Dobra, mamy przepięte w nowym sprzęcie. Próbujemy ten sam wkręt wkręcić. Znowu jedyneczka. Znowu autofokus, nie chcę załapać. Oporne to w tym świetle. O, jest jedyneczka, wiercenie. Zobaczymy, gdzie się podda ta, chyba że się w ogóle nie podda. No i dobra, próbujemy. No i mamy pierwsze odcięcie i zobaczymy, ile jej zostało. Jak widać, wcale nie poszło jej dużo lepiej, prawda? 10, równe 10, z tym, że u Was tego na pewno nie widać, więc przybliżmy to. 10 zostało. Czyli tak, 50 poddała się w momencie, kiedy zostało 15 cm śruby do wkręcenia. 50 mam tu na myśli wkrętarka o mocy 50 N. Ta się poddała na 10, 5 cm więcej wkręciła. Tamtą co prawda jeszcze parę razy dociskaliśmy i ta też, próbując jeszcze dociskać, jeszcze sobie poradzi. Widzicie, jak jeszcze dosyć ładnie chciała iść? Generalnie ona by wkręciła do końca tak naprawdę. No, tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł, męczenie tego sprzętu w ten sposób. Także jak widać, wydaje mi się, że zapas mocy jest, bo nawet było słychać po pracy silnika, że nie zwalnia on tak typowo z braku mocy, tylko z braku raczej energii, typowo z baterii. No wkręciła więcej, czyli widać, że ma więcej mocy, ale nie oszukujmy się, 50 kontra 85 N, no myślałem, że wkręci do końca.
Co jeszcze ciekawe? Zaraz spróbuję wkręcić mniejszy wkręt. Momencik. A mianowicie takie coś. To już nie jest dziesiątka, tylko ósemka, jeśli chodzi o grubość. Natomiast długość to też 20 cm. Kiedy robiłem sobie testy poza kamerą, ciekawa sytuacja nastąpiła, bo widzieliście. Nowsza wkrętarka jest mocniejsza i faktycznie wkręciła dalej ten gruby wkręt. A na tym wkręcie raz miałem taką ciekawą sytuację, że starsza wkrętarka, 50 N, wkręciła go do końca, bez problemu. Natomiast ta, teoretycznie mocniejsza, miała jedno odcięcie po drodze baterii. To jest ciekawe, tak? No mocniejsza, a ją odcięło, więc widać, że po prostu chyba ta pełna, ta jej moc, te 85 Nm potrzebuje tyle energii, tyle takiego napięcia, że zwykłe stare baterie już nie wyrabiają i potrafią ją wcześniej odciąć niż starą wkrętarkę, ale nie gadajmy, wkręćmy to, przełożymy tylko na sadkę i zaraz wrócimy. Dobra, mamy mniejszą nasadkę, tak jak mówiłem, ósemka, długość 20 cm, wkrętarka słabsza R18 PD3, czyli 50 N momentu obrotowego, próbujemy wkręcać. No i ją odcięło. Jak widać, to odcięcie też działa troszeczkę na zasadzie chyba raz wcześniej, raz później, bo tak jak mówiłem wcześniej, raz mi się udało bez odcięcia wkręcić. Spróbujmy dalej. No już prawie. Dużo nam nie brakuje, może spróbujemy do końca. Trzy odcięcia, już nie będziemy dalej męczyć. Brakuje dosłownie na grubość palca. Pewnie jakiś centymetr, może troszeczkę mniej. Wykręćmy teraz. Też ją odcina, więc ma już czuć, że się nawet wręcz zagrzała. Dymek oczywiście jest ze śruby, nie ze sprzętu. Śruba jest gorąca, więc nawet bardzo gorąca. No i dobra. Czyli tutaj kolejny fajny test. Zobaczymy, czy mocniejsza wkręci bez żadnego odcięcia. I czy się uda. Czy się uda jej to wkręcić? Wydaje mi się, że ten cienki tak, ale sprawdzimy to za chwilę. Mamy zamienioną wkrętarkę, ciągle ta sama bateria, wszystko jest na tej czwórce. Ten sam wkręt, a ciągle gorący. No ale dobra, próbujemy. No i tutaj, o, to akurat ja puściłem. Byłem pewny, że wkręciłem do końca, jak widać jeszcze mi ciut zostało. No teraz jest aż wręcz przekręcone delikatnie. Postaram się to pokazać. I ktoś nam próbuje tutaj przeszkodzić telefonem. A więc za chwilę wracamy. Teraz mamy, jak widzicie, wkręcone do końca, a nawet troszeczkę przekręcone, bo już nakrętka w drewnie, nasadka, przepraszam, w drewnie zostawiła ślad. No także, no mówię, zapas mocy widać jest. Dosyć agresywne odcinanie, ale wydaje mi się, że to jest wina jednak baterii, za małej mocy. Zresztą inaczej, ten model jak się pojawił w Stanach też miał ten problem, że odcinało go. A wtedy jeszcze nie było tych baterii o większych pojemnościach. O Jesus, wybaczcie. No dobra, jestem. Także jeszcze na koniec ponownie sobie wykręcimy tego wkręcika. W zasadzie to już wkręta. Co by tu jeszcze pokazać? Może jeszcze zrobimy taki teścik jeden. Nie będziemy świecić w kamerę. Takie coś. Jest to, on tu jest nawet opisany. Chyba się nie uda wyostrzyć. 240 na 8. 240 na 8. Spróbujemy wkręcić go.
Ale nie już na pierwszym biegu, tylko na drugim, na tym dużo słabszym. Wtedy możemy zobaczyć jeszcze bardziej, kiedy która wkrętarka już tak jakby traci moc. Zobaczymy, czy ma to przełożenie, te 85 N na drugim biegu, czy uda się więcej wkręcić tego wkręta niż we wkrętarce 50 N. No dobra, pozamieniam bity i zaraz wracam. Ok, mamy pozmieniane wszystko bit. Zaczniemy teraz od tej mocniejszej, nowszej wkrętarki. Powtarzam, 240, grubość 8 wkręta i próbujemy teraz na dwójeczce, czyli na biegu szybszym, teoretycznie przeznaczonym do wiercenia, dużo słabszym. Zobaczymy, kiedy odetnie, chyba że się uda całość, ale szczerze mówiąc wątpię, bo to już jest naprawdę duży wkręt. No dobra, próbujemy. No i w sumie tyle. Zmierzymy to. Ile to wyszło? A wyszło 18 cm. 18 cm. O, teraz to mniej więcej widać. 18 cm zostało do wkręcenia jeszcze. Spróbujemy jeszcze może z dwa razy kliknąć, czy coś tu się zmieni. Nie, no praktycznie nic. A więc wracamy. Przekładamy szybko bicik do wkrętarki o mocy 50 N. Zamieniamy bateryjkę. Bateria to jest ciągle czwórka, ona ciągle jest pełna. Ciągle pracujemy na jednej baterii. I tutaj też zmieniamy na dwójeczkę. I zobaczymy, ile da rady tamta. Tamta dała do 18, przypominam. Nie ta strona. Dobra, mamy jeden i koniec. Tak jak myślałem, biegi dużo, dużo słabsze. No i patrzcie, 20 cm. No 2 cm mocniejsza wkrętarka dała radę więcej wkręcić, no ale kolejny raz powtarzam, po 85 N kontra 50 oczekiwałem czegoś więcej. Oczywiście ja wiem, że może takie tego typu wkręty to oczywiście zakrętarka udarowa, którą też posiadam, model bezszczotkowy, bardzo fajna maszyna de facto. No ale jak już testować, no to testować, no te 85 N trzeba tutaj jakoś zmierzyć. I powiem tak, jakie wrażenia, takie podsumowując te nasze tutaj teściki, porównania. Sprzęt bardzo fajny ogólnie, dlatego że posiada wszelkie te takie udogodnienia, o których mówiłem, czyli ma ten magnesik, ma światełko, ma rękojeść boczną, ma przypinkę do paska, zapomniałem tylko wtedy powiedzieć, że przypinkę można z jednej i z drugiej strony zamontować, ma metalowe futerko, przełącznik trybów, ma udar, wiadomo, udar może w tych sprzętach to nie to samo co udar pneumatyczny, ale jest. Także jest to wkrętarka kompletna, ma duży zapas mocy. Nawet na starego typu bateriach, jak widać, jest mocniejsza niż poprzednia wkrętarka, czyli na pewno jest silniejsza. No i co? Pozostało czekać, aż się w Polsce pojawią baterie high energy, te dużo, dużo mocniejsze, z tymi nowymi kontaktami, blaszkami, z którymi wkrętarka ma się komunikować. No i wtedy pozostanie zdobyć taką baterię. Nie wiem, czy to będzie takie proste, bo podatek od nowości tak zwany często jest na tyle wysoki, że nie wiem, czy będę mógł sobie pozwolić od razu ją kupić, jak się pojawi. Ale miejmy nadzieję, że jakoś mi się uda ją zdobyć i wtedy chętnie porównam. Już może wtedy nie nową wkrętarkę ze starą, tylko po prostu nową na baterii czwórce i na tej nowej. To by było ciekawe porównanie, ile po prostu mocy, ile nam daje w praktyce nowa bateria. Jak się pojawi, to mam nadzieję, że takie coś uda się nagrać. A tymczasem dziękuję za uwagę. Troszeczkę się rozgadałem, mam nadzieję, że coś tam wam się przydadzą te testy, coś tam było sensownego i tyle. Dzięki i pozdrawiam.